mamy pomysł, wiemy, jakie są też potrzeby mieszkańców, mamy pomysł, jak je zagospodarować, a jesteśmy też gronem ludzi, którzy związani są z oświatą, bądź po prostu są rodzicami. To jest coś, co jest istotne, bo na bazie właśnie tych doświadczeń różnych zdajemy sobie z tego sprawę, że oczekiwania mieszkańców Malinki zmierzają do tego, żeby wreszcie tutaj była szkoła. I nie ma generalnie braku miejsc w szkołach dla uczniów w Opolu. Natomiast zmieniła się geografia, jeżeli chodzi o zamieszkanie rodzin w mieście w ostatnich latach dość dynamicznie, choćby przez to, co się tu wydarzyło na ulicy, tu jest Lwowska, czy w ogóle na Malince, tak? To, co się wydarzyło na Zaodrzu, gdzie za Wodną Nutą powstały duże osiedla. Myślimy i działamy w tym celu, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców, budując bądź rozbudowując dotychczasowe szkoły. W tegorocznym budżecie radni przegłosowali jest rozbudowa szkoły numer 10, tam przy Wodnej Nucie, gdzie taka potrzeba jest. Natomiast chcemy Państwu pokazać koncepcję, to jest za nami, koncepcję budowy nowej szkoły na Malince. Dokładnej lokalizacji jeszcze nie chcemy zdradzać, bo też będziemy o tym dyskutować, ale możliwa jest tu po sąsiedzku, na tych terenach, bo one są już miejskie. Odkupiliśmy je od właścicieli na potrzeby miasta, ale mamy też inne wskazania, gdzie ta szkoła mogłaby powstać, więc na razie nie chcemy decydować o samej lokalizacji szkoły, natomiast chodzi gdzieś mniej więcej o te okolice. To, co na wizualizacjach widać, to jest podstawówka od 1 do 8 klasy. Na około 800, 900, nawet do 1000 dzieci, z salą gimnastyczną, z boiskami. Liczby pokazują to, że ta potrzeba tutaj, jeśli chodzi o miasto Opole, jest największa. W tym kontekście geograficznym jest to miejsce, gdzie taka szkoła po prostu powinna powstać. Budując tą koncepcję, wzorowaliśmy się na najlepszych rozwiązaniach, na naszych własnych doświadczeniach i przemyśleniach, więc ta szkoła będzie bardzo nowoczesna. Tak jak pan prezydent powiedział, no to będzie czterociągowa szkoła, to znaczy, że będą w każdym roczniku cztery oddziały klas od 1 do 8. Budynek szkoły będzie dwukondygnacyjny, ale podzielony na moduły, także dzieci w klasach 1-3 będą miały oddzielne moduły, oddzielne wejścia, to jest taka nowoczesna koncepcja, czyli dzieci młodsze będą odseparowane od dzieci starszych. Będzie też także część wspólna, z której będzie dostęp do auli, ale także do biblioteki. Dostęp do tej biblioteki będzie także z zewnątrz, także po godzinach, także mieszkańcy będą mogli z niej korzystać. Duża sala gimnastyczna z zapleczem, jedna duża razem z trybunami na ponad 170 osób i mniejsza salka modułowa, która może być zamieniana także na aulę. Duża stołówka, która będzie mogła zaopatrywać czy sporządzać posiłki dla dzieci w szkole, ale także dla innych szkół. No i duży obszar, chcemy, żeby był on jak największy rekreacyjno-sportowy, z boiskiem wielofunkcyjnym, z altankami, z bardzo dużo zieleni. Chcemy kształcić dzieci pod kątem ekologii, poszanowania dla natury, w związku z tym jest zewnętrzna klasa zielona, specjalne miejsca z roślinami chronionymi, a także roślinami, które dzieci będą po prostu hodować. Oprócz tego zakładamy, że przy szkole zmieści się także pełnowymiarowe boisko piłkarskie, no, które będzie także dostępne po godzinach dla mieszkańców. Także wiele rozwiązań, jak zwykle projekt Państwa Zatwarnickich, Architop doskonały w tym kontekście koncepcyjnym, ale też nowoczesnym, rozwiązania ekologiczne, minimalizujące zużycie energii, więc szkoła pod każdym kątem będzie bardzo nowoczesna. Szacujemy koszt budowy na około 100 milionów złotych, oczywiście ceny się zmieniają, jesteśmy tego świadomi, więc jest to pokaźne, naprawdę pokaźna inwestycja, jeżeli chodzi o skalę budżetu miasta. Na tą chwilę rzeczywiście perspektywa znalezienia takich środków nie jest łatwa, natomiast wiemy, że w Sejmie trwają prace nad nową ustawą o finansowaniu samorządów. To jest ta taka duża zmiana, która myślę daje nam nadzieję na to, że odzyskamy możliwość realizowania takich inwestycji, bo jak wiele razy mówiliśmy, dzisiaj subwencja oświatowa równoważy koszty funkcjonowania oświaty w Opolu w około 60%. Czyli mieszkańcy płacą podatek do Warszawy na to, żeby szkoły utrzymywać, a oprócz tego, że płacą ten podatek do Warszawy, to jeszcze trzeba wziąć te podatki, które płacą do miasta, żeby te szkoły utrzymywać. I to sprawia, że polskie szkolnictwo od lat jest niedofinansowane, nie tylko w zakresie pensji nauczycieli, ale przede wszystkim w zakresie możliwości inwestycyjnych.